Klap. Jesteśmy. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jest ze mną. Ja jestem Mateusz. To jest Gamecast, Gośćcast. A z nami jest Maciej Razer Śliwiński. Cześć, dzień dobry. Mogłeś sobie odpuścić Razera od razu. Czemu? Nie, no właśnie. Ja powiem ci szczerze, jak to jest brand tak historycznie duży, z którym też no, konkurencyjnie, ale miałem styczność przez całe lata, to aż się dziwię, że właśnie nie wytworzono gdzieś po drodze persony Razer człowieka, Razermana, bo prezes Razera jest takim The Razer Guy i gdzieś tam zawsze mi brakowało takiego representative, nie? To tak duży brand, aż się chciało, żeby miał osobę, która jest takim influencerem, takim jak Tadziu jest człowiekiem, był przez szereg lat człowiekiem LOL-em, tak? Jakkolwiek by to nie brzmiało, w okay. pozytywnym sensie, ale Tadziu jakby miał wiele twarzy, to teraz trochę jesteś bardziej człowiekiem digitalem, Dragonsem, panem Dragonsem. Tak, no zacząłeś od jakiejś mojej tam zawodowej prehistorii, odbiję piłeczkę, a trochę mam wrażenie, że to tak naprawdę Min był tym człowiekiem, który był twarzą Razera, jednocześnie prezesem i jednocześnie influencerem tej marki, chyba największym. Nie? Myślę, że to się przez długi czas sprawdzało, ale tak jak mówię, czasy zamierzchłe, teraz jestem trochę Rage Quit Guy, trochę Digital Dragons Guy. Myślę, że bardziej Rage Quit w tym momencie niż Digital Dragons. Właśnie. Jeszcze zamykając wstęp, dziękuję ci w ogóle, że jesteś, bo nie wiem, czy się wyspałeś już po Dragonsach i czy wypocząłeś, bo już tak. Niby półtorej tygodnia, ale no to tak. Nie chciałem cię męczyć w zeszłym tygodniu, żebyś dołączył, bo to może by było zbyt okrutne. Niemniej jesteśmy na świeżo po evencie, więc myślę, że to przede wszystkim sobie przegadamy i polskie eventy. No wszystkiego pewnie nie poruszymy, wolałbym się na digitalach skupić jako takich. I z drugiej strony mobilki, bo Rage Quit Games to mobilkowa firma i jak jeszcze chyba w zeszłym roku nie bardzo mogliście dużo pokazać, to chyba teraz troszeczkę to się zmieniło, więc fajnie jakbyś to gdzieś dotknął. I to już, myślę, że to dwa takie tematy na start, to i tak będzie sporo. Mam nadzieję, że wypowiesz się ile możesz o mobilkach, bo tak naprawdę chyba jesteś pierwszym gościem pracujący okay. w mobilkowej firmie i sporo podejmowałem ten temat, a jednocześnie widzę, że chyba za mało mówi się o mobilkach. One są takie niewdzięczne. Wiesz, to jest bardzo specyficzny rynek i trudny, pewnie trochę inny zasadniczo od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli do PC-ów i konsol, no a z drugiej strony olbrzymi, nie? Generujący ponad połowę przychodów w całej branży gier na świecie, nie? Więc kawałek tortu jest dość duży, ale wydaje mi się, że ciężko jest go ugryźć. Dokładnie. Maćku, jeszcze raz dziękuję, że jesteś. Bardzo fajnie. Powiedz mi najpierw, nie wyobrażam sobie, żeby nie miało cię nie być w tego typu podcaście, gamecaście, gośćcaście naszym. Powiedz mi proszę, jak już jesteś, już wiemy o czym będziemy gadać, to powiedz mi kim jesteś, skąd do nas przybywasz i gdzie zmierzasz. Witaj. Cześć, dzień dobry jeszcze raz. Skąd jestem? Jestem z Krakowa i całe moje życie zawodowe też się kręci w Krakowie. Jak już lekko zajawiłeś, jestem niezwiązany z Digital Dragons. W zespole Krakowskiego Parku Technologicznego pracowałem sobie przez 5 lat. Później miałem odrobinę przerwy i od tego roku wróciłem ponownie już w dużo bardziej ograniczonej, aczkolwiek myślę, że ważnej roli człowieka odpowiedzialnego za program konferencji. A od 2 lat jestem szczęśliwym człowiekiem odpowiedzialnym za widoczność PR mobilnego studia Rage Quit Games, które też jest w Krakowie. No i dobrze. To opowiedz, bo już trochę odszedłem od pytania ludzi o ich całą historię, bo
Bo niektórzy się rozwlekali w tych opowieściach i było pół godziny gadania o Pegasusie. Niemniej mogę ci dać dosłownie 5 zdań o swojej historii, jak w ogóle trafiłeś tu, gdzie jesteś, co cię do tego przekonało. Czy może wcześniej byłeś, nie wiem, sprzedawcą kartofli na lokalnej giełdzie rolnej, albo coś innego ciekawego robiłeś w życiu? Czy od zawsze już byłeś panem growym? No i jestem przykładem takiej ścieżki kariery i takiej ścieżki zawodowej, gdzie w sumie od kiedy pamiętam pracuję w okolicach gier. I moja przygoda z branżą zaczęła się tak naprawdę od e-sportu, tylko takiego prehistorycznego trochę, czyli początków polskich, pierwszych sukcesów PGS Gaming i tak dalej, a ja wtedy byłem skromnym redaktorem piszącym o Quake'u. To jest tak naprawdę gra, z której się wywodzę i którą chyba poświęciłem najwięcej godzin swojego czasu, a później zacząłem zupełnie przypadkiem. Ale Quake 1 czy? Dwójka, ja zacząłem od dwójki, później była trójka. Jakby z tego okresu zostało mi to, że ja najczęściej teraz gram w gry, w których mogę jednak rywalizować z kimś. Nie? Jakby jeśli zapytasz mnie na przykład gry single player, które przeszedłem, to pewnie wymienię je na palcach jednej ręki skończę. Nie? Ja jednak muszę mieć tą nutkę rywalizacji. I myślę, że to mi zostało jakby z czasów jeszcze w miarę tam poważnego grania, ale też los chciał, że ja dość szybko zacząłem pisać o grach na różnych portalach. To był eSports.pl pamiętny. Myślę, że... Rest in pieces. Dokładnie tak, aczkolwiek to było... Wiesz, że już grają w gry dosyć poważnie i myślę, że są e-sportowcami dzieciaki, które urodziły się później niż eSports.pl zmarł. Tak, na pewno. Tak, na pewno. No, nie chciałem tego powiedzieć, ale trochę mnie do tego zmuszasz. No, ja jestem może trochę branżowym dinozaurem. Staram się wyobrazić sobie, co sobie myśli, załóżmy, 12-14-latek słuchający tego podcastu i pewnie myśli, no super, myślę, fajnie posłuchać kolesi, którzy gadają Quake to jeszcze Quake, no bo to duży ten, ale esports.pl, the fuck is that? To był portal, który stworzył częściowo polski esport, ale tak. Zmarł ile? 13 lat, 14? 15? Myślę, że coś takiego, tak? No, nawet nie wiem, czy ta domena jeszcze funkcjonuje, coś się tam dzieje. Chyba niedawno tam było jeszcze archiwum tego serwisu, nie? Więc jakby można sobie sprawdzić te początki esportu. No a później wylądowałem w PGS Gaming tak naprawdę, nie? I to był już taki koniec mojej esportowej kariery, początek kariery Złotej Piątki, bo jakby stamtąd się udzieli. No a później przeszedłem przez redakcję gry online, wspomnianego już Razera, współpracowałem z paroma agencjami i PR-owymi, interaktywnymi, dedykowanym branży gier. Aż finalnie chyba najdłużej, bo na 5 lat zakotwiczyłem w Krakowskim Parku Technologicznym, gdzie też robiłem szereg różnych rzeczy związanych z konferencją i masą innych produktów, które KPT ma dla branży gier. No właśnie trochę ciekawy też transition, nie? Z takiego hardkorowego e-sportu do digitali, nie? Bo jakby ja do dziś ja znam, bo też jestem jakby po podobnej drodze przeszedłem. Ale jednocześnie po tylu latach nadal ten e-sport nie jest blisko świata gier. Tak? To, co się dzieje na Digital Dragons jako na konferencji, ten content, który tam jest, no praktycznie rzecz biorąc nikt chyba by ze świata e-sportu nie docenił. Tak? Nie wierzę, że ktokolwiek, kto jest w e-sporcie, jest, nie wiem, siedzi głęboko i jest tam czy właścicielem organizacji, czy menadżerem, czy graczem, czy whatever, kimkolwiek. Czy on znalazłby dla siebie cokolwiek interesującego na Digital Dragons? Pewnie imprezy, nie? Ale nie, tak naprawdę to są dwa różne światy, nie? Jakby szeroko możemy sobie nazywać to gamingiem, tak? I jakby jedno i drugie będzie z tym związane. Aczkolwiek no, game dev, jakby trzeba odróżnić jednak game dev jako środowisko twórców gier, a e-sport to są no, osobne światy, zdecydowanie tak. Ty chyba dobry wybór zrobiłeś, biorąc pod uwagę, ile dzisiaj jest warty e-sport, a ile są warte gry. A już tym bardziej gry mobilne. Pewnie.
pewnie tak, wiesz, jakby ja absolutnie nie będę udawał, że to była, nie wiem, jakaś turbo świadoma decyzja. Ja byłem turbo, wiesz, Zajawkowiczem i fanem e-sportu, to było super, jak ja miałem tam 18-19 lat. Więc ja no, przez te 20 już prawie w branży pracuję, ale to była raczej taka bardzo ewolucja, a nie świadoma decyzja, że ja teraz nie chcę robić e-sportu, tylko sobie pójdę do game devu. Chciałem trafić do game devu, jakby efektem tego jest to, że jestem w Rage'ach teraz. Bardzo chciałem poznać tą perspektywę pracy po stronie developmentu i tworzenia gier. To jest dla mnie nowe fajne doświadczenie. Ale jeżeli mnie zapytasz, czy ja sobie 20 lat temu zaplanowałem i tak dalej, widziałem, że to było jasne, że nie, to skorzystałem z okazji, która się nadarzyła w środku pandemii i z perspektywy czasu myślę, że to była bardzo, bardzo dobra decyzja. Okej, okay. No, czyli nie żałujesz, że jesteśmy w dobrym miejscu. Bardzo fajnie. Jasne, że tak. To było te 5 zdań o tobie, to teraz możesz mi jeszcze powiedzieć 7,5 zdania o Digital Dragons. Co tam było słychać na tym evenciku? Bo ja na nim byłem niecały dzień, czy dzień z lekkim hakiem, nie czy się liczy. No właśnie, nawet przed startem sobie rozmawialiśmy tutaj, bo ja cię nie widziałem i się zastanawiałem, czy byłeś, czy nie byłeś, a umówmy się, że ty jesteś przelotem. Na tyle postawnym człowiekiem, że ciężko cię nie zauważyć, więc się zastanawiałem, czy dotarłeś, czy nie, a trochę mnie korci, żeby to ciebie zapytać, jak oceniasz, nie? Bo ja mogę być nieobiektywny, będąc trochę po stronie organizatora, a trochę po stronie sponsora, bo tak naprawdę do tego się to sprowadza, że ja z jednej strony produkowałem część tego eventu, a z drugiej strony, no jakby jako Rage byliśmy też, myślę, że dość widocznym partnerem tego wydarzenia. Ja jestem generalnie chyba zadowolony, nie? Jakby wyszła rekordowa edycja, ISP pękał w szwach, co dla nas jako organizatorów jest jakoś tam miarą sukcesu. Dużo prelegentów z zagranicy, dużo gości z zagranicy. Myślę, że jakby z mojej perspektywy jak najbardziej na plus, ale jestem ciekawy twojego zdania. How the tables have turned. Wiesz co, no ja byłem, przyjemność miałem być na imprezie tej środkowej, bo teraz się okazuje, że są trzy. Tak. I drugiego dnia w okolicach 17 się zwinęliśmy. Zrobiłem to, co miałem i uciekłem. Więc też trochę żałowałem, że nie wszystko i nie wszystkich obejrzałem, zbiłem piąteczki i się przywitałem. I w zeszłym roku, no, czułem, że był wzrost na pewno względem zeszłego roku i chyba, znaczy ja miałem takie przynajmniej wrażenie rozmawiając z ludźmi, że zeszły rok to był taki, w którym od kilku osób niezależnie usłyszałem, że digitale są tak jak jest stan polskiego game devu, tak? W sensie wówczas byli wszyscy po swojej dużej premierze. I jakby byliśmy jeśli rytm branży to sinusoida, gdzie mamy dużo premier i jest Cyberpunk i Dying Light i tak dalej, i wszyscy duzi, wszyscy coś wydają, to zeszły rok był taki, że praktycznie większość była tuż po swojej dużej premierze, albo gdzieś tam w piku. I jak się rozmawialiśmy o przyszłości, to wszyscy, nie, teraz to jesteśmy na chillu, więc dobrze, są digitale takie pełne, można spokojnie usiąść, pogadać, pomyśleć gdzieś tam o długoterminowej rekrutacji, my nawet teraz nie myślimy o pokazywaniu się mocniej, bo chyba też nie było wtedy CD Projektu, z tego co pamiętam, nie wiem, czy Techland. Był rok tam, moim zdaniem też CD Projekt, tylko dużo mniej chyba widoczny tak, niż w tym roku. Tak. Zresztą oni mieli w zeszłym roku stoisko w mało fortunnym miejscu, w tym roku już byli... W tym roku było widać, że wszyscy są, wszyscy duzi są i wszyscy średnio duzi też są i było widać, że jest takie poniekąd poruszenie. No bo mówię, w zeszłym roku był ten moment trochę odpoczynku i trochę zamknięcia cyklu produkcyjnego i trochę odpoczynku lekkiego, bo myślę, że chyba pewnie wszyscy ten okres gdzieś tam powoli zamykali
bo nie wiem, dążącego do cyberpunka i zamykającego go po cyberpunku gdzieś tam rok z hakiem. A teraz chodzimy trochę w inny okres i faktycznie było też widać, że teraz wszyscy trochę agresywnie zaczęli rekrutować, agresywnie się promować, no bo z drugiej strony, żeby w dużej mierze, kiedy pamiętasz, było obok siebie duże stoisko Techlandu i CD Projektu na digitalach. W 18 roku? Myślę, że tak, jeszcze. Bo w 19, z tego co pamiętam, chyba nie, więc jakby to tylko pokazuje, na ile, jeśli się dużym chce tam wydawać jakieś spore pieniądze, to znaczy, że coś tam się święci. I jednocześnie chyba jesteśmy w tym stadium, że wracamy na taką fajną drogę szerokiego rozwoju i czuć, że no już jesteśmy po pandemii, jesteśmy po dużych premierach. I teraz zobaczymy, co się będzie działo jeszcze dalej, jeszcze więcej. Ja jakby mam bardzo oczywiście wysokie oczekiwania, ale jednocześnie nadzieję na to, że zrobimy step up jako przemysł, jako branża lokalna. I ten feeling taki właśnie też podobny był na digitalach, także że czuć było, że się gotuje, że się kręci, że jest bardzo tak vibrant, tak, w sensie, że wszyscy są nakręceni na pójście do przodu i też digitale w ten trend, myślę, że się wpisują. Ja myślę, że tam jeszcze trochę by się ludzi zmieściło, bo fakt, że panele jakby były też sporo jednak publiki tam zabierały i dałoby się tam jeszcze. Jeszcze jest miejsce, żebyśmy tam... Z jednej strony tak, z drugiej strony mieliśmy w tym roku dość poważny problem z tym, że ludzie się nie mieścili w salach wykładowych. To jedna z pierwszych rzeczy, które musimy rozwiązać przed następną edycją. Ale ja jakby wrócę jeszcze na chwilę do tego, co ty powiedziałeś odnośnie tej sinusoidy w branży. Bo to, co ty mówisz, to jest właśnie jakby bardzo charakterystyczne w kontekście myślenia o branży w kategorii gier PC i konsol. Nie? Bo tam jest jakby ten cykl produkcyjny, który jakby trwa parę lat, wydajesz się, później ewentualnie robisz jakieś małe dodatki albo DLC i zaczynasz nowy projekt, więc rekrutujesz. I będziemy sobie tak pewnie skakać między Dragonsami a mobilkami, ale to, co mówisz, jest absolutnie nieprzystające do tego, jak wygląda cykl pracy przy mobilkach, nie? Szczególnie free-to-playowych, które robimy my, Rage, jakby to są najbardziej dochodowe produkty mobile, gdzie tak naprawdę nad tą grą pracujesz cały czas, a premiera jest dopiero startem przygody, nie? Jakby ustawicznej walki o atencje graczy, użytkowników i tak dalej. To bardzo fajnie pokazuje jakby sposób myślenia branży, taki bardzo nacechowany jednak tym PC-tem, konsolami i tak dalej. No i właśnie, to jak już jesteśmy przy mobilkach i sobie możemy przeskakiwać, to przeskoczmy. Powiedz mi, ilu jest w Polsce deweloperów tudzież publisherów mobilkowych? Bo mi się nie chciało tego researchować, a wiem, że ty powinieneś wiedzieć. Wiesz co, trochę mnie zastrzeliłeś, bo pewnie powinienem, ale to jakby powinienem sobie na szybko otworzyć raport, który tam regularnie KPT przygotowuje na temat branży gier, a na szybko tego nie zrobię. Deweloperów wbrew pozorom jest, myślę, że kilkudziesięciu nawet, nie? Publisherów pewnie mniej, bo to jest jednak cięższy rynek. Ale to nie jest tak, że te studia są troszkę poukrywane. W sensie... Czemu ja się osobiście dziwię? Bo jak zajedziesz na konferencję niemiecką, tak, no to tam... To ja nie pamiętam konferencji w Niemczech, czy w okolicy, czy Gamescomu, żeby nie było widać, nie wiem, Good Game'a, tak? Przez ostatnie 10 lat. Nie wyobrażam sobie, żeby Good Game'a nie było, czy którejś z dużych mobilkowych wydawców niemieckich, tak? A u nas ciężko znaleźć, poza wami na digitalach, tak? Jak sobie przypomnieć ostatnie, nie wiem, 5 dużych eventów, dużych konferencji game devowych w Polsce, tak? To tych mobilkowców
trochę jest, ale biorąc pod uwagę procentowo, to trochę byśmy się zdziwili, że tak mało, nie? I jakby aż się dziwię. Myślę, że to wynika z wielu rzeczy. Jakby fajnie, że doceniasz to, że nas widzisz, bo jakby my się na tym bardzo skupiamy teraz, tak? To znaczy Rage Quit jest studiem, które zatrudnia w tym momencie około 150 osób, co nas pozycjonuje pewnie, no dokładnie, nie? Jakby to nas pozycjonuje pewnie tam w top 10 największych studiów w Polsce. I trochę jakby jesteśmy na takim etapie, w którym walczymy o tą rozpoznawalność, tak? Jakby mamy stabilne produkty, które sobie fajnie performują. Przyszedł moment na to, żeby wyjść do świata i powiedzieć, hej, jesteśmy tu i robimy fajne rzeczy. Ale musisz brać pod uwagę to, że jakby szerzej w branży nie każdy tego potrzebuje tak naprawdę, nie? To znaczy jest tam bardzo dużo małych studiów składających się, nie wiem, tam powiedzmy z 10-15 osób, które mają też fajnie rozwinięte, stabilne produkty, zarabiają na nich na tyle, że jakby są w stanie utrzymać studio i żyć sobie szczęśliwie i pewnie, ale nie mają potrzeby tego, wiesz, jakby przeskoczenia na wyższy level. No i jakby nie szukając dużo, no to w Krakowie masz na przykład Madcore Games Pawła Wedera, tak? Czyli jednego z weteranów w branży, który ma małe jakby studio, zgrane zespół i robią sobie fajne mobilne rzeczy. Musisz też jakby wziąć pod uwagę to, że ten mobilny rynek jest zupełnie inny pod względem, bym powiedział, że on nie jest tak bardzo sexy. Znaczy robienie gry mobilnej nie jest tak sexy jak robienie gry PC-towej i wiesz, jesteś w stanie pewnie jednym tchem wymienić firmy PC-towe, które są trochę kultowe, tak? Kiedyś to był BioWare, Blizzard, teraz już pewnie trochę mniej, nie? Sorry, że ci wejdę w słowo, ale wolałbym pracować przy porządnej mobilce, niż być teraz deweloperem, który robił na przykład Golluma. Albo Redfalla. Okay. Albo kolejnych innych 7 sukcesów, w cudzysłowie, tylko z tego roku, nie? Jakby formuła dużych deweloperów, ona fajnie się zgadza, bo wychodzi nowe Call of Duty, tak? Czy jakikolwiek X tytuł, tak? Ale po drodze mamy flop za flopem, tak? Bo więc jakby ta formuła, że gry PC-towe, stabilne AAA to jest jakość, to nie jest ta jakość, którą kiedyś pamiętamy, tak? Jakby regularnie mieliśmy wtopy i może mniej zwracaliśmy na to uwagę, tak? Ale to, co teraz się dzieje, no to ja nie wiem, co dwa tygodnie jest major global flop jakiejś dużej gry, no to ja bym się, jakbym był deweloperem, wolałbym robić położoną mobilkę niż bawić się w gry, które wychodzi na to, że są robione w jakiś absurdalny sposób, albo wręcz są i nogi są ukręcane, bo nie pasują do corporate policy, tak? Tyczy się jakiejś długoterminowej strategii korporacyjnej, nie? Co jest faktycznie biorąc, no, bullshitem, tak? No bo ileś tam ludzi się wypociło, żeby robić grę, która miała być mega, czy to jest Redfall, czy Gold, czy whatever, trochę zmarnowali czas pracując nad tytułem, który jakby ani się nie rozwinie, ani nie przysporzyło to jakiegoś tam sławy dewelopera, tak? No robiłeś przy grze flopie, no super, no. No, z jednej strony masz jakby doświadczenie i może wiesz jakby co zrobić, żeby tego flopa uniknąć, a z drugiej strony pewnie się z tobą zgadzam. Ja mam jakby takie same myślenie, ale myślę, że jest też bardzo dużo devów, nie wiem, programistów, czy tam wiesz, jakby ludzi związanych z artem, którzy wolą mieć w CV trawę do Wiedźmina trójki, niż, nie wiem, modele postaci do Fishing Clash'a od Ten Square Games, nie? Jakby, no, na tym trochę to działa. I myślę, że jakby kierując, szukając pracy, ludzie mogą się też kierować takimi tym aspektami. Z jakiegoś powodu jakby te studia mobilne są dużo, dużo jakby mniej popularne, odarte z tej magii robienia gierek i tak dalej. I też trzeba pamiętać o tym, że ten proces tworzenia mobilki jest jednak zasadniczo inny, nie? niż w przypadku PC-ta, szczególnie jeżeli robisz free-to-playa, który ma być grał usługą i musisz go tam zaplanować na, wiesz, parę lat do przodu, wiedzieć, co chcesz zrobić i w którym miejscu chcesz być z grą za, powiedzmy, 3 lata. No jasne. A powiedz mi, jak to też widzisz w perspektywie trochę giełdowej, tak? Bo Polska
powiedzmy, bo to jest też uproszczenie, ten segment mobilkowy polski się tam momentami chyba trochę spóźnił na rasz giełdowy, tak, i o ile segment tych casualowych, symulacyjnych gierek w pełni to wykorzystał aż za dobrze, i wytwórcy średniej i średnio wyższej skali, no myślę, że wycisnęli co tylko mogli z polskiej giełdy, to tyle ten segment mobilny się chyba troszeczkę spóźnił na to, żeby być na giełdzie, a jak już nawet wszedł, to nie spełniał oczekiwań. A jednocześnie ja myślę, że to jest absolutnie niewykorzystana szansa, tak? Z jednej strony dla inwestorów, ale trochę może bardziej dla tego kawałka biznesu, że może twórcy mogliby... Bo jakby realnie są moi... Znowuż wolę porządne studio mobilkowe, które robi whatever jakie gry, ale umie je robić i umie je sprzedawać, bo to jest akurat podstawa w byciu studiem mobilnym, tak? Bo jesteś często self-publisherem, tak? To ja bardziej zaufałbym tej firmie i dał jej pieniądze, włożył i kupił akcje, niż jakiś tam perspektywiczny zespół, który w parę osób się porywa na AA, nie? I się dziwię, że nikt jakby tego message'a w ten sposób w ogóle nie sprzedawał gdzieś tam w polskiej branży tej inwestorsko-game-devowej, nie? Wiesz co, ja nie jestem ekspertem od giełdy i staram się bardzo unikać tego tematu, szczególnie jakby moim zdaniem powinieneś, jako PR-owiec absolutnie. Polskich studiów game-devowych. Ale chyba się z tobą trochę nie zgodzę, bo jak popatrzysz na największych mobilnych producentów w Polsce, czyli Ten Square'a, czyli Vivid i chyba Bumbitów, nie wiem czy Bumbici są na giełdzie. No akurat Bumbici i Huge średnio może. Huge i Bumbit średnio wyszedł na giełdzie, Vivid ja, i Ten Square dobrze. Nie oceniam tego, jakby absolutnie nie, ale jakby ci najwięksi mobilni... Siema Miłosz. Poszli w pewnym momencie na giełdę i tam są. Absolutnie nie chcę oceniać tego, jakby, czy to jest dla nich spoko, czy nie spoko, jak tam performują, bo tak jak mówię, nie jestem od giełdy ekspertem. Aczkolwiek myślę, że na tym boomie giełdowym, który trwał przez ostatnie parę lat, twórcy gier mobilnych też korzystali i podłączyli się pod ten hype train. Okej, bo ja jakby nie widziałem tego w tak dużej skali, jakbym sobie wyobrażał, że to zagra, bo jednocześnie to jest, wiesz, to nie jest biznes, w którym w Huge'u pracuje, wiesz, 200 osób, czy tam 130, tak? No, tylko set wiesz, i w ten Square'ze tak. I tak dalej, nie? Wiesz co, Mateusz, no, pozwolę sobie na ten dowcip, najwyżej jakby później to wytniesz, ale no, na rynku mobilnym też nie ma Playway'a, nie? Więc jakby nie każdy ciśnie na giełdę. Nie, no tak, ale to jakby... Ale nie ma też Good Game'a, o tak. Okay, tak takiego no, polskiego tak. Good Game'a, nie? Bo nie ma kogoś, kto gdzieś tam dyktuje warunki albo jest tak duży, że pochłania wokół siebie dużo studiów, wciąga do siebie całe teamy szeroko, tak? No, pojawiła się Playtika, tak? Więc jakby zobaczymy na ile to w długiej perspektywie gdzieś tam się rozwinie. Ale absolutnie, bo gdzieś mi ten temat mocno pod skórą siedzi, mobilki jako koncepcja biznesowa, także dlatego, że gry pecetowe, tak, nie wszystkie, ale jednak spora ich część, widzi w mobilkach w końcu realną platformę sprzedażową, tak, w końcu, nie wiem, czy to przez X-Coma, czy przez którą grę, ale granie na komórce jest tożsame z graniem, wiesz, na Steam Decku czy na Switchu, tak? To nadal jest forma, w której siedzisz i grasz sobie po prostu na kanapie, czy gdziekolwiek, czy w łóżku. I się okazuje, że ten długi ogon dla niektórych twórców mobilki się do niego dorzuciły. Stąd też myślę, że jeszcze jest spory niewykorzystany potencjał w polskich twórcach mobilkowych, bo to chyba to jedyny jakby podsegment tego naszego biznesu, który nie może się pochwalić takim mega, mega sukcesem. Bo symulatory mogą co najmniej klikoma, gry, no e-sport to tam swoją drogą ma swoje sukcesy, no i AAA, AA,
O, widzisz, i akurat Gomracy się pojawił, Piotr, także witamy. Cześć, dobrze, Piotrek. Że jesteś. Proszę od razu właśnie, komentować właśnie prawie, w komentarzu. Prawie o tobie rozmawialiśmy. O, no mi już dodaje, że Apple Arcade też otwiera nowe możliwości. Ja, jak najbardziej, ale trochę można się z tym zgodzić, nie? Że brakowało nam takiego dużego, mobilkowego sukcesu chyba. Chyba nie było takiej gry mobilnej, polskiej. Czy była, a może gdzieś myślałem. Znaczy, to jak Piotrek jest na czacie, to się pewnie teraz uśmiechnie, aczkolwiek użyję jego ulubionego... Miłosz mówi, że Orbital Knight na mobilkę, więc tak, to zależy, nie? To zależy, jakby, to zależy jakby przez co definiujesz sukces i co jest dla ciebie jakby miarą sukcesu. Nie, no Boxing Simulator tak, ale jakby wiesz, pytanie... Jakby, jest Boxing Simulator kiedyś w widów, jest Fishing Clash T-Square'a, jest całkiem fajnie performujący nasz The Wolf Simulator i tak dalej. No i pytanie jakby, jak chcesz to porównywać do PC-towych wersji, nie? Bo nikt chyba się na to nie zastanowił, nie słyszałem, żeby był jakiś, wiesz, ile mówię, mieliście, właśnie, jakby... sorry, że wejdę, ile było paneli o mobilkach na digitalach? No był cały jeden track, nie? W sensie jakby dwa dni wykładów, czyli 15 prelekcji, jeden panel, jeden panel i 14 prelekcji. Okej, czyli to będzie tam jedna czwarta, tak? Czy jedna piąta? No tak, było siedem. No ale jakby ten mobilny track jest, towarzyszy Dragonsom zawsze, jest dość ważny i istotny i przyciąga fajnych ludzi, no. No właśnie, no i teraz ja też jakby... momentami jestem trochę w ignorant w tej kwestii, bo jakby mam wewnętrzne poczucie, że chciałbym więcej i widzę jakąś perspektywę w mobilkowym game devie, a jednocześnie chyba gdzieś tam też widzę, że nie zawsze jest trochę takie parcie twórców mobilkowych, tak, że my robimy swoje i tam nie musimy się tym gdzieś tam mocno chwalić, nie musimy kreować jakiegoś widocznego PR-owego meserzu, że robimy gry mobilne i to jest ekstra. Nie, nie pamiętam, żeby się któryś tam z mobilnych studiów polskich miał taką długoterminową strategię, że komunikujemy dla naszych potencjalnych graczy, ale no Polska bardziej jest chyba bazą HR-ową dla mobilek niż bazą sprzedażową, jak tak naprawdę wszystko w naszym game devie polskim. Bo większość tych inwestycyjnych story game devowych, no każdy miał jakiś swój scope, a brakowało mi trochę tego mobilkowego story. Że jesteśmy duzi, dużo ludzi zatrudniamy, realnie mamy perspektywę skalowania się przy odpowiednim ułożeniu. Dużo większe perspektywy mamy przed sobą niż kolejny zespół, który robi, mówię, jakąś grę A+, AA. No, symulatory są fairly łatwe do obronienia albo low risk. Tak? Wiesz co, też się jakby chyba z tobą nie zgodzę, nie? To jakby wszystko zawsze zależy od tego, w jakim momencie masz studio, jakie masz plany. Już rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że w kontekście mobilek jest tak, że musisz mieć jakby dość mocno zaplanowany rozwój tego swojego produktu na parę lat do przodu i z tym się wiążą jakieś potrzeby zatrudnieniowe. Ale na przestrzeni paru ostatnich lat ja ci jestem w stanie chyba pokazać takie przykłady firm, które przez rok, dwa, trzy bardzo aktywnie uczestniczyły w życiu branży i się pokazywały, między innymi jakby trochę ze względów, o których rozmawialiśmy, czyli jakby z jednej strony HR-owych, a z drugiej strony też budowania relacji trochę inwestorskiej jakby w kontekście giełdy. No i pierwszym takim case'em jest Huge. Jak sobie przypomnisz eventy sprzed pandemii jeszcze, to ciężko było wejść na event w Polsce game devowy, który nie był zalany czerwonym kolorem z wielką literką H, nie? Jakby ich było widać wszędzie. Później tą pałeczkę przejął Ten Square trochę i też był bardzo długo widoczny, miał bardzo fajne kampanie HR-owe. No a teraz nieskromnie powiem trochę, że pewnie jak wchodzisz na event tak od 2 lat, to najbardziej widoczne jest Rage Quit Games. Ale też w kontekście skalowania, żeby ci podać przykład, ja jak przyszedłem 2 lata temu do Rage'a, byłem chyba 80. osobą
Teraz ocieramy się o te 150, no i jakby jest to związane też z rozwojem naszych produktów i jakoś tam ścieżką, którą sobie obraliśmy dla nich wszystkich, tak? Jednocześnie jakby dalej sobie do tej pory realizowaliśmy jakieś potrzeby rekrutacyjne, szczególnie, że no też tak jak wspomniałem wcześniej, to rekrutowanie do mobilnego świata nie jest moim zdaniem tak proste, łatwe i przyjemne jak w przypadku PC-ów. No jasne, jasne, bo ten skaza mobilkowa gdzieś tam się ciągnie za tym. No i jednocześnie huge te działania promocyjne, o których mówisz, no to były działania, ale jednak przedgiełdowe, tak? To były wówczas stricte HR-owe opcje, a nie takiego skalowalnego, długoterminowego, znaczy skalowalne to złe słowo, ale długoterminowego pod inwestycje, bo faktycznie kiedy się już mówiło o tym, że idą na giełdę, to u nich te działania się promocyjne, HR-owe zatrzymały. To trochę tak. Counterintuitive absolutnie. I trochę nad tym się mocno zastanawiałem, na ile był gdzieś tam po drodze plan na to. I trochę mi tego brakowało, bo w pewnym momencie, w którym zaczęło się mówić o giełdzie i zaczęli wchodzić albo ogłaszać mniej więcej, no to niech się zrobiło trochę ciszej niż wcześniej. To ja bym był w tamtym momencie jako potencjalny inwestor aż trochę zmartwiony, że jak to przez 5-6 lat, że się sponsorowali wszystko w Polsce i cisnęli HR-owo na ile tam się dało, a tuż przed tym jak wchodzić na giełdę, to jednak się zatrzymało to w jakiś sposób. Wiesz co, no ja z mojej perspektywy się cieszę, bo było bardzo dużo miejsca na eventach do zagospodarowania, którym się mogłem rozgościć, więc jakby dokładnie tak zrobiłem. To wszystko ty zrobiłeś. No nie, no ale tak naprawdę... Nie no, ale wiesz, tak, no. Strefa Chillouta Dragonsa na przykład, która jest bardzo fajna i bardzo ją wszyscy lubią, jest teraz żółta i czarna w naszych pięknych kolorkach. Kiedyś była właśnie czerwona, nie? A ja na przykład uważam, że jest to jeden z fajniejszych pakietów sponsorskich na Dragonsach. Nie wiem, czy pamiętasz, jak wchodziłeś na GIC w Poznaniu, to tam była taka cała powierzchnia zaścielona tymi czerwonymi pufami kiedyś, nie? Więc to są jakby takie bardzo zwracające uwagę i fajne elementy sponsorskie, które jesteś w stanie wykorzystać na swoją, jakby zbudować na nich swoją widoczność i przewagę. Więc z mojej perspektywy super, a że jakby oni wygasili działania, no może budżet się skończył, może taki był plan, nie wiem, jakby naprawdę nie chcę analizować giełdowych poczynań konkurencji naszej. To od tego są właśnie od tego są podcasty, żeby trochę się tam błotkiem poobrzucać, tak? To właśnie nie, o to chodzi. Nie, no. Jakby jestem daleki od obrzucania. Nie, wiesz co, to nawet nie chodzi o błotkiem, nie? Bo jakby ja po prostu bardzo lubię gdzieś tam dojść do jakichś wniosków, na które bym sam gdzieś tam nie wpadł, tak? Najzwyczajniej w świecie. I miałem nadzieję, że od ciebie to gdzieś tam usłyszę. To może przyszliśmy w drugą stronę, bo tutaj miło wspomina Witchera i Monster Slayera, że dużo pieniędzy, dużo marka, wysoka jakość. No i wysoka ta jakby próg wejścia, tak jakby trudność sprzedania takiego tytułu. No i co ty o tym sądzisz? Dlaczego to nie wyszło? No pewnie postawię taką mało odkrywczą tezę. No, to znaczy marketing gry mobilnej jest zupełnie innym marketingiem niż marketing gry PC-towej, nie? I też jakby nie chciałbym bardzo nikogo urazić, ale mam takie poczucie trochę, że to mogło zabraknąć po prostu kompetencji do tego, nie? Że jakby obwieszenie Times Square Wiedźminem w przypadku mobilki się nie sprawdzi, nie? Tam jakby jest raczej żmudna praca związana z user acquisition, ewentualnie z jakby pozyskiwaniem użytkowników przez influencerów i tak dalej. Mam też trochę wrażenie, że timing był nie taki jak trzeba w przypadku Monster Slayera, bo ta gra wyszła za późno, w sensie hype na klony Pokémonów już trochę minął, nie? Jakby najbrutalniej w świecie mówiąc, ale przede wszystkim myślę, że jakby kwestia user acquisition, utrzymania retencji tych użytkowników później i tak dalej była kluczowa. No.
No okej, okay, no nie. Ja rozumiem, że mogli mieć taki grand plan na Amerykę. Czyli, że najpierw robisz billboard na Times Square, potem zalewasz influencerami, a potem zatrudniasz aktora tak znanego do reklamy podczas Super Bowl, tak? Ale bo realnie co roku jakiś tam tytuł mobilkowy to robi w Stanach, nie? Więc... Tak, tylko widzisz, tytuł mobilkowy w Stanach to robi w sytuacji, w której ma już jakby wypracowuje miesięcznie takie przychody, że jest sobie w stanie na to pozwolić. A jakby tutaj rozmawiamy trochę o odwrotnej sytuacji, to znaczy jesteśmy na etapie premiery gry i klonujemy działania marketingowe, które sprawdzają nam się w przypadku PC-tów i tak dalej, nie? No i moim zdaniem jakby w przypadku mobilek to nie może... Jakby nie ma prawa zażyć. Takie rzeczy możesz sobie robić, jak już trochę chcesz zbudować wizerunek studia. No Supercell to pewnie może być jakby przykładem chyba najlepszym, tak? Ale no w przypadku... To jest, wiesz, jakby nie znam też jakichś bardzo detali, nie chcę się w to zgłębiać. Znam trochę ludzi, którzy pracowali nad tym tytułem, jakby z tej perspektywy jest mi... mega przykro, że tak to się skończyło, aczkolwiek mam poczucie, że tam po prostu zabrakło marketingu takiego typowego, no najbrutalniej mówiąc, pozyskiwania, jakby skilla w pozyskiwaniu użytkowników i utrzymanie ich później. Jakby, wiesz, jakby pozyskiwanie tych użytkowników do mobilek jest jedna, a później cała sztuka polega na tym, żeby ich utrzymać, ich zainteresowanie jak najdłużej i przekonać do tego, żeby oni zaczęli płacić. No inna kwestia, że też ten typ gry wymaga od graczy coś więcej niż tylko grania, tak? No bo musisz... No wymaga też chodzenia, chodzić, tak. Więc jakkolwiek tak absurdalnie nie brzmi, tak? No to jest jakieś tam ograniczenie, a nie szansa, tak? Bo ile Pokémony są... nie wiem, czy dobrze pamiętam ostatnio, ale chyba najdroższym brandem IP na świecie, jeśli nie drugim. Więc ciężko z tym konkurować, tak? No bo Wiedźmin nie jest blisko... Nawet, tak. Nawet się nie zbliża, myślę, wartościowo do pierwszej czterdziestki, czy do pierwszej pięćdziesiątki globalnie, tak. Więc jakby ciężko by było mieć założenie, że zachęcimy raptem setki, tysięcy, a na pewno właściwie miliony Amerykanów, żeby chodzili po swoich osiedlach tylko po to, żeby poganiać nasze stworki, tak. Ja zawsze się gdzieś to mi przypomina Honest Game Trailer Wiedźmina, gdzie... No bo one są robione bardzo po amerykańsku i tam nie było czuć takiego, wiesz, fejmu i takiego uwielbienia, jakie jest w Polsce, czy nawet w Europie. Ten Wiedźmin był traktowany jako that crazy Eastern European RPG game, tak? I... No nie, no, ale umówmy się, że my w Polsce jakby traktujemy Wiedźmina jak... Nie, ale wiesz co chodzi, że jakby, dla Amerykanów jako... chyba Wiedźmin nie jest tym, czym dla nas, więc nie ale rozumiem, nie, jak, nie. No, jakby można było zakładać, że Wiedźmin ich zachęci do wyjścia z domu. Jeśli Pokémony faktycznie tylko to robią i to, no momentami ledwo, tak? Możliwe, że masz rację, tak, to jakby w jakimś stopniu też był optymistyczny plan. Ja paradoksalnie trochę myślę, że gdyby ta premiera była bliżej jakby listów Pokémonów, to na tym hype'ie jakby można było się załapać na ten hype trend. Ale parę lat później, gdzie jak się rozejrzysz nawet po parku u siebie, to zakładam, że nastolatków biegających z telefonem w krzaku też już nie widzisz, no to jeszcze ciężej było oczekiwać, nawet w Polsce, gdzie ten Wiedźmin jest mega popularny, że taka strategia zażre. Tylko też umówmy się, że ilość polskich graczy, nawet mobilnych, to jest jakby plankton w skali tego, co musisz pozyskać w kontekście utrzymania i zarabiania na tej grze mobilnej później. No dobrze, powiedz mi jeszcze, bo już w sumie już zaraz powoli kończymy. No bardzo smutno idzie, tak. Tak, i w ogóle nie pogadaliśmy o koszykówce. Jak do tego doszło? Gratuluję nie bycia wysłipowanym jako fan Bostonu. Dziękuję. Ja mam, to znaczy, wiesz, ja wstałem dzisiaj rano z odrobiną nadziei,
że Anusz może tam jakby będzie 3-3, ale dziś w nocy podejrzewam, że Jimmy zweryfikuje moje marzenia i jednak skończymy te playoffy już teraz. Ale i tak lepiej niż Lakersi. To jeśli Boston nie wejdzie do finałów, to wydarzy się dużo lepsze story niż by wszedł. Tak? W sensie Jokić walczący z Butlerem w finale. Ja, jest z perspektywy fana koszykówki. Narracyjność wokół finał. Tego jest tak. Absolutna. Nie? Bo, jeśli przejdzie Boston, to będzie tak... Nie. Znaczy, wiesz, ja się będę Boston cieszył. Jest nudny, to jest niesamowite, stary, że Boston jest nudny. I nawet od tej tu mi się mówi, że on jest super graczem. Szkoda, że... Zgadzam się, że pod względem medialności Jokic z Butlerem są perfekcyjnym zestawieniem dla finału i tam można budować niesamowite historie. Już sam fakt, że Miami się pewnie dokula do finału z 8 seeda jest mega historią versus pierwszy seed. Denver skończyło pierwsze, nie tak, jakby Denver skończyło pierwsze. Na zachodzie, więc pod względem storisków to będzie mega finał. Z drugiej strony, jeżeli Celtics awansują do finału, to będą pierwszą drużyną w historii NBA, która wyszła z 3-0, więc to też będzie mega historia. Jakby nikt jeszcze nie wygrał serii playoffów, przegrywając 3-0. Playoff nie, zdaniem. No ale jakby, ale Cleveland LeBrona, ostatnie mistrzostwo jego w Cleveland, to też było wyjście ze 3-0, tak? Przecież. No, ale to jakby mówimy już o finale, tak? A ja jakby mówię, wiesz, o... Coś jest ważne, coś jest mniej ważne. No, nie, oczywiście, że tak, nie? Ale no to jakby to będzie też duża, duża, duża historia. Aczkolwiek zgadzam się pewnie, że te Tatum z Brownem są dużo nudniejsi niż Butler z Jokiczem i wiesz, jakby marketingowo pewnie... a jeśli chodzi o boisku, no nie, no Butler szaleje w tych playoffach, nie da się ukryć, nie wiem, że to jest jakby kosmita w tym momencie. Trochę mi szkoda LeBrona. Mi nie. Dlaczego? Bo ja nigdy nie pałem sympatią do tego człowieka, jakby doceniam jego osiągnięcia i na pewno jest tam pewnie w piątce najlepszych koszykarzy. Ale czekaj, ustalmy, ale do tak, Jordana że... pałałeś sympatią. Tak, tylko to są, wiesz, też jakby zupełnie inne czasy, to absurd. To jest jakby moja zajawka, jakby początki zajawki koszykówką i tak dalej, wiesz, jakieś tam transmisje po nocach, kasety VHS z meczami, to jakby jest, wiesz, jeszcze słodka nostalgia. Tak, uwielbiamy ją spijać, ale teraz powiedz, jeśli obejrzałeś, a pewnie chyba obejrzałeś ostatni taniec. Last Dance'a? Tak. Tak, no. No to teraz mi powiedz, czy według ciebie kto jest jakby takim wholesome bardziej graczem i kolesiem? Jordan czy LeBron? Tak szczerze, bo jak jesteś w stanie mi szczerze powiedzieć, że dużo bardziej wydaje ci się, że Jordan był naprawdę fajniejszym kolesiem i bardziej zasługuje na tytuł GOATa, no to ja się z tym absolutnie nie zgadzam. To się rozłączysz, tak? Już, to byłoby idealne zakończenie, więc jakby nie ustawię myszkę, żeby był większy dramatyzm. No powiesz, wiesz co, no mi będzie bliżej chyba do Jordana niż do LeBrona mimo wszystko, nie? To znaczy mam takie poczucie, wiesz, jakby, oczywiście to jest czysta akademicka dyskusja i sobie tak możemy jakby do wieczora, nie? Ale ja mam na przykład takie poczucie, że gdyby Jordan sobie nie zrobił przerwy w karierze, tylko grał do końca, to w statystykach LeBron by go doganiał właśnie, a nie jakby nie prowadził w większości i tak dalej. Myślę, że ten gość miał jednak zupełnie inny mindset, taki bardziej kobasowy, który mi akurat odpowiada dużo, dużo bardziej niż LeBrona. Żeby nie było, ja też jakby doceniam jakby LeBrona pod względem tego, że on wyciąga maksa z zespołu. To jest różnica, nie? LeBron wyciąga maksa z tym. Gdziekolwiek nie jest, to jakby druga kwestia. Z tym się zgodzę. A Jordan ich traktował jako statystów raczej, nie? W większości przypadków, ale still, jeżeli mówimy o takim gołcie gołtów, to mi jest bliżej do MJ-a niż do LeBrona w tym momencie. No i zobacz serce, widzę. Nie, no wiesz, no jakby to... Sorry? Dzwoni LeBron.
pytaniem, co ty tutaj odczytałeś. MJ, że jakby dziękuję bardzo za propsiki. Nie, nie mam takich kontaktów w telefonie. No, jeszcze wszystko przed nami, no. Ale Gortata mógłbyś mieć, no. Znasz Gortata? Nie, nie znam. To jakby tam zasada pięciu połączeń, nie? Jakby znam ludzi, którzy znają ludzi, którzy mogą znać człowieka, nie? Ale osobiście nie miałem okazji nikt poznać. Dobrze. Wiesz co, Miłosz tutaj mówi, przysypia i zaczyna coś gadać o Formule 1, także myślę, że to już ten czas, kiedy musimy intensywniej pogadać jeszcze o koszykówce. W ogóle bardzo dużo fanów jest koszykówki, nie? W Game Devie. Tak, to jest, znaczy, wiesz, pewnie w każdym community, ale przez to, że my się widujemy często, jakby rozmawiamy ze sobą często, to jakby takie koneksje wychodzą. No ja na przykład uwielbiam Tomka Tomaszewskiego, którego serdecznie pozdrawiam, który też jest fanem Lakersów i cierpimy wspólnie na Messengerze teraz, znaczy on bardziej, mam nadzieję, ale no jakby to tak jest, ale tak, jakby jest grono fanów branży dość duże. Nawet a na HBO oglądałeś Dynasty o Magicu? No nie, to za Lakersach, to pierwsze dwa sezony mi się nudziło już później, nie? Co jeszcze raz? Jak to się nudzi? No, sorry, nie dwa sezony, tylko dwa odcinki, no nie, no jakby... To... Kurde, taki mega... Nie, to teraz naprawdę muszę przerwać tego kola, bo widzę, że to już nie jest, wiesz, content, tylko malicious bycie, więc złośliwość zwykła, ludzka. Ale dobrze, no niech będzie Boston, także... No musimy się w przyszłym roku na GTC chyba wybrać na jakiś mecz. Ale mam teorię, że tak dużo fanów koszykówki jest wśród gamerów, bo to jednak taki trochę bardziej sport dla nerdów. Nie masz tak dużo piłkarzy wśród gamerów. Chyba, że jesteś e-sportowcem, to jest inna kwestia. Wiesz co, możliwe. No nie, no faktycznie, może to jest też tak, że wiesz, jakby znajduję wspólny temat z ludźmi, którzy sobie koszykówkę lubią oglądać albo uprawiać i tak dalej. Jest nam ich więcej. No ale faktycznie ja zgodzę się, jakby nie znam nie znam game devowych eventów, na których się gra w piłkę, może poza Rebootem, gdzie jest turniej piłki nożnej, a znam game devowe eventy, gdzie ludzie grają w koszykówkę. Na przykład nie wiem, czy grałeś kiedyś na Gamescomie, tam rano jest taki mecz organizowany przez robotę. Nie, ale trzeba się zapisać. Zdarza, nie? Albo na GDE, o, to jest turniej koszykówki. Znam. Dostajemy co roku. Grałeś nawet. W pierdziel dostajemy, także... Sędziowałem ci. Jakbyś kiedyś szukał roboty, to ja cię na GDE bardzo chętnie na dwa tygodnie zatrudnię, nawet po wyższych pieniądzach, abyś tylko fioletową koszulkę założył, także... Nie stać cię, Mateusz. Ja mam same zielone. Nie, no to jakieś zrobiły teraz jakieś wypożyczenie w takich sportowych termsach, tak? Na jeden weekend wypożyczenie z Rage of Donuts i wiesz. Zrobisz, ale fioletowe to takie lakersowe barwy, to ja nie chcę. No, one nie są przypadkowo, to mi się wydaje, że one są. One po prostu się tylko zgadzają z tym, co i tak bym preferował, więc dobrze, że wszystko się składa w jedną całość. Maćku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Trochę... Ja mam nie dosyć, ja za mało z tego pogadam. Ja muszę usiąść jeszcze cię doprosić na jakiś element. Ale ty tak PR-owo mało gadasz, więcej tam, wiesz... Oj tam. No tak, nie, jakby jest, znaczy Kuba Kim to no, też jest PR-owcem, ale on jakby się rozgadał, a ty tak naprawdę, tak myślałem, że może być z tymi PR-owcami, cholera, to problem, nie chcę za dużo. Nie dobrze jest. Z Kubą nie oglądałem jeszcze, muszę zrobić w takim razie. Tak, no to wiesz, teraz też wszyscy w ogóle się zrzucili na premierę wczoraj i dzisiaj, czy tam ogłoszenia i tak dalej, więc myślę, że też miał bardzo intensywny tydzień. Także powodzonko wszystkim życzymy tym, którzy się tam premierowali albo się ogłosili jako runner, bo myślę, że dobre czasy przed nami chyba będą, tak mi się wydaje. I jak najbardziej. Ja myślę, że ten rok będzie bardzo spokojny na branży, szczególnie końcówka. Jeśli Ghost Runner się jeszcze pokaże, pokazał się Star Wars w końcu.
Myślę, że będziemy mieć dużo fajnych gierek nominowanych do Digital Dragons Awards w przyszłym roku. Dokładnie. Więc słuchaj, widzimy się pewnie gdzieś tam po drodze, czy tam GDE, czy Gamescom, czy cokolwiek. Dziękuję ci za obecność, ale ja mam teraz wyzwanie, żeby znaleźć tematy, żeby cię tam troszeczkę przemielić następnym razem. Ale to ja znajdę. Ja znajdę tam na ciebie. W porządku. No, przyjmuję wyzwanie. Dobrze. No powodzenia dla Bostonu, już niech będzie, niech tam jeszcze ugrają. Oby jak najszybciej trenera zwolnili, ale to mniemam, że sam tego chcesz. Więc oby więcej koszykówki w game devie i oby więcej mobilek i wzrostu w tym segmencie, bo szczerze w to wierzę. I cóż, wszystkiego dobrego. Dziękuję ci bardzo za... Dziękuję, Mateusz. Polecam się na przyszłość jakąś dogrywaczkę. Dobrze. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, grajcie w koszykówkę i do następnego. Siemka. Dzięki. Na razie. Hej. Cześć.